pieniądze, o dotacje na duże projekty drogowe, w tym na budowę S11, który przejściami jest obwodnica Byczyny, Bąkowa i Olesna. Czy myśli Pan, że jest szansa na budowę tej obwodnicy i czy znowu będą spory o jej przebieg? Ze strony burmistrza Olesna. Proszę Pana, od 2 lat jest otwarty temat, jeśli chodzi o obwodnicę. Wszelkie protesty zakończyły się na etapie sądowym. Generalna dyrekcja ma czystą sytuację do wykonywania swoich prac. W związku z tym nie chciałbym głębiej w ten temat wchodzić, natomiast bardzo się cieszę, że udało się wprowadzić do kontraktu terytorialnego zarówno poprzez nasze wcześniejsze działania w Stowarzyszeniu S11, spotkania z panią wicepremier Bieńkowską, które spowodowały, że udało się przesunąć ten okres na najbliższą 5-latkę. I z tego możemy się cieszyć i mam nadzieję, że te tematy nie tylko S11, ale i włączenia 3 dróg wojewódzkich, które przebiegają przez Olesno, w cały system dróg ekspresowych będzie w tym właśnie okresie najbliższej 5-latki zrealizowany. Ale czy zgodzi się Pan na przebieg, który będzie proponował inwestor? Bo ja były spory o trasę. Ja bym jeszcze raz prosił, żebyśmy się mimo wszystko ograniczyli dzisiaj, bo po tośmy się spotkali, do tematu, aby zasygnalizować, przekazać mieszkańcom fakt, że Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Oleska Nasza Przyszłość organizuje mocną reprezentację do gminy, a także do powiatu oleskiego. Ja mam jeszcze jedno I aby taka informacja poszła w eter. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo ta konferencja wyborcza zorganizowana jest w godzinach pracy urzędu. Czy w związku z tym pracownicy urzędu, jak choćby pan, nie wiem, są teraz na urlopie, czy to jest w godzinach pracy? To znaczy spotkaliśmy się tutaj 15 minut przed końcem dnia, aby wykorzystać fakt, że w okolicach godziny między 15 a 15.30 żebyśmy mogli się spotkać tutaj na Oleskim Rynku. A nie organizując tego w pomieszczeniach zamkniętych. W związku z tym wydaje mi się, że biorąc pod uwagę fakt, że pracujemy w trybie nienormowanym, zdajemy sobie doskonale sprawę, że godziny mojej pracy są zupełnie, zupełnie inne niż godziny pracy urzędu. Ja nie mam więcej pytań, nie wiem czy...